W kolejnym odcinku podcastu powracamy po swoich. Witamy w naszym studiu Bogusława Łabędzkiego z pionu poszukiwań identyfikacji białostockiego oddziału IPN. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogusław, zaprosiliśmy cię do tej rozmowy, ponieważ zbliża się pogrzeb bohaterskiego młodzieńca Romualda Lęczewskiego, który zginął z rąk Niemców, ostrzegając swoich rodziców przed nadchodzącymi Niemcami. Niemcami, którzy weszli do wsi. To bardzo szczególna historia, bardzo poruszająca i bez wątpienia dotykająca serca nie tylko rodziny, nie tylko pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, ale też Polaków, bo 12 sierpnia ubiegłego roku ogłaszaliśmy identyfikację jego szczątków. Jakbyś mógł nam przybliżyć historię tego dnia, tego tragicznego dnia, kiedy ginie z rąk Niemców, młody Romuald Lęczewski. Romek. Lęczewski, jak już utarło się go nazywać, to chłopak, który wyrasta z tradycji patriotycznej Podlasia, jest w niej tak bardzo mocno osadzony, że właściwie ten bieg jego historii w którymś momencie, mimo tego młodego wieku, domagał się takiego, takiego epizodu, który go zwiąże z historią. Na stałe. E, rodzina Lęczewskich osiadła w miejscowości Leńce. E, wpisała się w czasie okupacji niemieckiej w działalność podziemia. E, ba, bardzo mocno ich dom, nazywany e, lokalnie dworem, e, był w 1943 roku w lipcu miejscem pobytu. E, Oddziałów uderzeniowych, batalionów kadrowych, ale na stałe był także siedzibą komendy powiatu Białystokarmi Krajowej. Miejscowość sprawiała warunki do tego, żeby faktycznie ta, ta, ta aktywność konspiracyjna znalazła tam właściwe miejsce. I domownicy wszyscy i dzieci, i dorośli zdawali sobie sprawę z tego, że biorą udział w działaniach, które wcześniej czy później napotkają na Represje ze strony, ze, ze strony okupanta. okupanta niemieckiego. Czyli to nie był przypadkowy dom, to nie była przypadkowa wioska, to nie było przypadkowe w cudzysłowie i to w wielkim cudzysłowie spotkanie. Leńce, leńce na, stałe, na stałe były wpisane. Od samego początku okupacji niemieckiej były wpisane w tą mapę miejscowej konspiracji. I co ciekawe, nawet po aresztowaniach na jesieni 1943 roku był to tak ważny punkt strategiczny dla lokalnej organizacji, że nawet w okresie akcji burza też tam wyznaczano chociażby miejsca koncentracji oddziałów Armii Krajowej. I wtedy tego nieszczęśliwego dnia. To była jesień, lato, wiosna. Jaki to był dzień? 5 października 1943 roku, o czym wiemy z dokumentacji niemieckiej, która się zachowała, głównie dokumentacji więziennej z tego, z tego okresu, doszło do planowej akcji represyjnej żandarmerii niemieckiej, która była skierowana, Konkretnie przeciwko wyznaczonym wcześniej osobom. Tutaj okazało się, że, że informacje strona niemiecka posiadała dosyć, dosyć miarodajne, wskazujące właśnie na konkretne osoby wyznaczone do aresztowania. W, te, w tym gronie byli rodzice Romualda i w tym gronie oczywiście znajdowała się także cała rodzina Lęczewskich. i tutaj jest to istotne jest to istotna informacja z tego względu że tego dnia Niemcy zaplanowali także aresztowanie i osadzenie w więzieniu dzieci najmłodsze dziecko przebywające w domu Lęczewskim miało wówczas nieco ponad 3 lata. I ono też było zaplanowane do aresztowania. Tak. tak. Za, Ta co? Akcja... Za co Niemcy chcieli aresztować trzyletnie dziecko? Była to prawdopodobnie głównie akcja odwetowa związana z wcześniejszym pobytem tak zwanych warszawiaków, tak, tak, tak określano u nas na Podlasiu oddziału uderzeniowych batalionów kadrowych. Wtedy te oddziały były tam dosyć aktywne. Nawiązały także taki kontakt bojowy z okupantem. Podczas ich pobytu nie udało się Niemcom w żaden sposób zareagować, więc tutaj, tutaj miało to charakter Takiej zemsty po czasie. No, a a, a w, w takiej sytuacji trudno jest mówić o jakimś racjonalnym sposobie myślenia, więc, więc miało, miało, miało to być po prostu takie, 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 takie działanie czysto re, represyjne, oparte o, 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 o właśnie tą taką zaszłość okupanta. Także, także dzieci, dzieci były wyznaczone do aresztowania. One ostatecznie z rodzicami swoimi trafiły do, 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 biały, do białostockiego więzienia, łącznie z tym, z, tym, z tym trzylatkiem. Natomiast istotne jest to z punktu widzenia tej historii Romka, że. Że jego działania w momencie kiedy podczas zabawy z, z rówieśnikami, z innymi dziećmi, nie opodal domu na, 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 na tak zwanej wiatrakowej górze, widzą kolumnę zbliżających się z, z, kolumnę samochodów niemieckich zbliżających się do, do ich miejscowości. Dzieci zbiegają, zbiegają do domu, na podwórko, głównie kierują się do mieszkania, natomiast Romek, wiedząc o tym, że rodzice jego są, są akurat nieopodal na, na, na polu, gdzie, gdzie, gdzie trwają prace przy wykopkach, biegnie tam, żeby ich zawiadomić o tym zbliżającym się niebezpieczeństwie. Ile lat ma wtedy Romek? Romek ma lat siedem. Jego starszy brat jest, jest o rok starszy, ma lat 8 i najmłodszy w rodzinie Lęczewskich wówczas ma 4 lata. Romek ma też świadomość tego, że w domu ma, ma swoją siedzibę, tak, jakaś organizacja konspiracyjna, no, zapewne nie wie, tak. Jak, jak, się, jak się może nazywać, i tak dalej. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że, że, jest, to, że jest to moment, kiedy trzeba zawiadomić wszystkich obecnych w pobliżu o tym, o tym zbliżającym się niebezpieczeństwie. I zanim przejdziemy do tego momentu najtragiczniejszego tej historii. Siedmioletnie dziecko wie, co należy zrobić, kiedy Niemcy wjeżdżają do wsi. Siedmioletnie dziecko wie, co dzieje się w jego rodzinnym domu, chociaż nie do końca potrafi to nazwać i nie do końca potrafi zrozumieć. W twojej ocenie, oczywiście to nie jest ocena historyczna, tylko czysto ludzka i też ojcowska. Jak oceniasz to? Jak na to spoglądasz, badając tę historię, że siedmioletni chłopak musi stać się nagle polskim żołnierzem, ostatecznie polskim bohaterem? Czasami mu... <śmiech> <śmiech> Czasami używamy takiego określenia, że, że, że w Polakach jest ten specyficzny gen wolności, gen patriotyzmu, i, i, i tutaj ta historia jakby najbardziej do tego pasowała, tak? naj, naj, najlepiej by to opisywała, bo faktycznie jest to w, pew, w pewnym sensie taki odruch, któremu Romek w tej, w tej sytuacji ulega. tak. Trudno jest mówić, żeby, żeby to było jakieś działanie do końca przemyślane. Tak? Ale wierzę, że, 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 że właśnie, że musi o tym niebezpieczeństwie zawiadomić także osoby znajdujące się poza obejściem, poza domem. Tak jakby sobie zdawał sprawę z tego, że część osób związanych konspiracyjnie z podziemiem, mieszkających u niego w jego domu, w tym czasie właśnie przebywała poza domem. Dzięki temu zresztą część, część tych osób aktywnych w konspiracji wtedy się uratowała przed aresztowaniem. I młody Romek biegnie do rodziców. Biegnie do rodziców pole, na którym pracowali. Znajdowało się za zabudowaniami gospodarskimi. Biegnie prostą drogą na to pole, i niestety drogą, na której zatrzymuje się kolumna samochodów. Jeden z żandarmów wyskakując z samochodu, widząc, trudno jest tutaj uznać, że. Nie zorientował się, że ma do czynienia z dzieckiem, bo siedmiolatek no raczej, raczej nie, mógł, nie, mógł, nie mógł sprawiać wrażenia osoby dorosłej. Jeden z wyskakujących z samochodu żandarmów składa się do strzału i, i strzela w kierunku Romka, nieszczęśliwie trafiając go w głowę. Romek. Pada na ziemię, z dalszego przebiegu z tej, 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 tych wydarzeń, z relacji świadków, które udało nam się zebrać w tej, w tej sprawie. Wynika, że to dziecko, pomimo tego strzału, w głowę jeszcze żyło. Oczywiście, oczywiście cały bieg. Wydarzeń. Składa się według scenariusza, przygotowanego przez, przez Niemców, którzy przyjechali rodzinę aresztować. Aresztowania mają miejsce, aresztowane są osoby przebywające w domu, sąsiedzi, rodzice i wszystkie te osoby biorące udział w tych wydarzeniach patrzą na ranne, leżące na drodze dziecko. Wiemy też, że po aresztowaniu tych osób wyznaczonych wcześniej na liście Niemcy przymuszają jednego z sąsiadów lęczeskich, żeby zabrał rannego chłopca i przeniósł do, do Miejsca, które było przygotowane do składowania ziemniaków. Był to wykopany przy zabudowaniach dół. Żebyśmy mieli pełen obraz sytuacji, dramatyzmu, też przejmującego dramatyzmu. Dorośli niemieccy żołnierze, okupanci, strzelają do chłopca, znajdującego się pewnie najdalej kilkadziesiąt metrów od, od napastnika, od samochodu. A następnie to jeszcze żyjące dziecko. Rozkazują wrzucić do dołu na ziemniaki. To się wszystko dzieje no, na oczach innych oficerów, na oczach innych żołnierzy, na oczach też społeczności lokalnej, która zna tego chłopca, siedmioletniego Romka, bawiącego się od iluś już lat w ich okolicy. Czy, przeskakuje trochę, ale czy udało się ustalić, i czy wiadomo, który oddział, a może nawet który niemiecki żołnierz dokonał tego morderstwa? Tutaj, jeżeli chodzi o udział konkretnej formacji żandarmeryjnej z okręgu białostockiego, no mamy, mamy, mamy kłopot z tą specyfiką administrowania tym obszarem, bo pamiętajmy o tym, że był to teren wydzielony okupacyjny teren. Wydzielony przez Niemców, w którym jakby równolegle także administrowała tym, tym obszarem administracja białoruska, która miała i swoje siły policyjne, żandarmeryjne, oddziały. Wojskowe stąd niestety mamy, mamy niekiedy problem z tym, żeby, żeby wskazać na konkretny oddział, który, który zajmował się represjami. O ile w 1941 roku, na początku okupacji niemieckiej, takiego problemu nie mamy, bo, bo było to jakby, jakby cała sytuacja wynikała z przyjętej polityki okupacyjnej i z założeń strategicznych, to już w 1943 roku takie, takie, takie problemy mamy. Nie udało, się, nie, nie, nie udało się ustalić ani kto tą akcją wówczas dowodził. Tak naprawdę zachowały się w związku z tym, z tym aresztowaniem dokumenty już więzienne, dokumenty Gestapo. I ten chłopiec zostaje zakopany, oczywiście, nie rękami mordercy, zostaje zakopany w dole po ziemniakach. I co dalej? No, rodzina zostaje aresztowana. A miejsce. Rodzina jest aresztowana, jak gdyby tak, cały, cały ten proces um, aresztowania trwa w momencie, kiedy, kiedy ten chłopiec jeszcze ranny leży na drodze. Tak naprawdę Niemcy zajęci są. Y, Zatrzymaniem między m.in. jednego z braci Owsińskich, który próbuje z domu Lęczeskich uciec. W trakcie tego aresztowania są zajęci poszukiwaniem materiałów konspiracyjnych. Na szczęście ich nie znajdują. Broń osobista jest szczęśliwie ukryta w ostatniej chwili przez za, zaalarmowanych, przez te dzieci, właśnie biegnące. Dorosłych w, w dzieży na chleb, i, i jak Niemcy tej, tej, tej broni nie odnajdują. E, ta broń potem po, po, po kilku dniach jest, jest e, dopiero zabezpieczona przez innych mieszkańców Lenin. E, dziecko więc leży na tej drodze. Rodzice nie mogą mu w żaden sposób pomóc, bo są, są aresztowani, są prowadzeni obok. Dziecka do, do, do samochodu. Później właśnie jeden z mieszkańców jest przymuszony do tego, żeby, żeby radnego romka przenieść do tego dołu. I wiemy, że śmiertelny strzał następuje przed zasypaniem dziecka w tym dole. Bo dzięki badaniom antropologicznym Możemy, jakby, też tą sekwencję wcześniej przedstawianą nam przez świadków uzupełnić. Czy Romek zostaje dobity. Tak, jest, jest strzał, który w ocenie antropologa był, był strzałem śmiertelnym. Prawdopodobnie został oddany, kiedy już Romek był, był wrzucony do tego dołu. Czyli ta ocena antropologiczna w pewnym sensie prostuje i też dopowiada i wyjaśnia tę historię, która była przekazywana z pewnością, że Romek został zasypany żywcem, został dobity i to jest ocena już poeksfumacyjna, po odnalezieniu szczątków. Dokładnie tak i waga tego odkrycia, waga, waga tej, tego, tego działania jest o tyle istotna, że człowiek zmuszony przez Niemców do wrzucenia Rannego chłopca do tego dołu całe swoje życie, a za nim jego najbliżsi, żyli ze, ze, ze świadomością, że Romek mógł zostać zasypany żywcem. żywcem. Jeszcze żyjąc. Także to dla tych, dla tych ludzi jest to na pewno bardzo istotna informacja. Zanim doszło do odnalezienia szczątków Romka, zanim zespół biura poszukiwań i identyfikacji, właśnie archeolodzy, antropolodzy, historycy, ci, którzy zajmowali się tą sprawą, dojechali na to miejsce, w tym miejscu powstaje upamiętnienie. Zatem moje pytanie jest takie: Oczywiście rozumiemy, że jest konieczność wydobycia szczątków, ale z drugiej strony, to jest no, w pewnym sensie grup, oczywiście nie na cmentarzu. Dlaczego przystąpiono do tych prac? Dlaczego przystąpiono do badań i kto zgłosił mhm. się do IPN? -u? W połowie 2019 roku. Białostocki oddział Instytutu otrzymał maila od pani Ewy Szeszyńskiej, który zawierał bardzo krótką informację, natomiast zwrócił uwagę swoim tytułem. Tytuł y, brzmiał grup małego chłopca. Y, zresztą później też już w trakcie procedowania używaliśmy jak gdyby na roboczo tego określenia. Ono, ono, ono jakby do tej sprawy na stałe przylgnęło. Y, grup małego chłopca y, pierwotnie no, y, wiadomość. Y, Należało zweryfikować, tak, czy ona generalnie wchodzi w zakres naszej, na, naszej aktywności ustawowej. Dodajmy, żeby nie było niejasności, zadaniem biura poszukiwań jest odnajdywanie miejsc ukrycia szczątków, szczątków ofiar. Dlatego ta wątpliwość, prawda, czy to należy do akurat do biura poszukiwań, czy do innego biura, czy do innej, nawet może innej instytucji, prawda? czy to jest nasza właściwość prawna. Tak, to o to chodzi. Dokładnie tak. Więc tę, tę kwestię należało, należało na początku rozwiązać. Pierwsza wizja lokalna na tym miejscu no, pokazała tak, że jest, jest to miejsce oznaczone krzyżem, z tabliczką. Z tak zwanym ogródkiem wokół krzyża. I pracę rozpoczął zespół biura poszukiwań i identyfikacji. Tutaj na, na samym początku zauważyliśmy, że miejsce upamiętnienia, samo upamiętnienie powstało dopiero w drugiej połowie lat 70. Wcześniej to miejsce nie było w żaden w jakikolwiek sposób oznaczone. Ci najbliżsi krewni Romka też po okresie okupacji wyjechali z tej miejscowości. To gospodarstwo trafiło w ręce dalszej rodziny. I to zwracało uwagę, że należałoby ten temat potraktować jednak w kategoriach poszukiwania miejsca. I była to bardzo trafiona intuicja, co, co, co ukazały później same prace. Przygotowanie prac odbywało się w porozumieniu z Wojewodą Podlaskim, który wydał stosowne decyzje najpierw wpisujące tę mogiłę do rejestru mogił wojennych następnie na, następnie na podstawie decyzji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przystąpiliśmy już do samych prac ziemnych. Mieliśmy takie wrażenie, że jeden dzień naszych prac w zupełności wystarczy, żeby szczątki z tego miejsca ekshumować. No bo, tak jak mówię, miejsce oznaczone, wytyczone, więc takie, takie można było odnosić wrażenie. I faktycznie po zdemontowaniu tego, tego ogrodzenia, zdemontowaniu krzyża z tego miejsca, praktycznie zaraz na początku prac odnaleźliśmy szczątki, fragmenty czaszki dziecka oraz kilka luźnych kości. Zaskoczenie było związane z tym, że spodziewaliśmy się odnaleźć. Tak, jak, jak to było w relacji świadków, pochówek małego dziecka, ale jakby spodziewaliśmy się odnaleźć cały kompletny szkielet. Szybki taki wywiad z osobami, które, które, które są spokrewnione z rąkiem, które mieszkają na tym obszarze, dotyczący tego, co się mogło tam w międzyczasie wydarzyć, czy ktoś to miejsce rozkopywał, czy, czy jakieś prace były w tym miejscu prowadzone. No, no nie, 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 nie przyniósł odpowiedzi na, na ten temat, dlaczego, dlaczego te odnalezione szczątki są niekompletne. I generalnie można by było na tym etapie pracę zakończyć, poszukując jakiegoś, jakiejś odpowiedzi, tak? skąd, stąd, skąd właśnie ten, ten, ten niekompletny szkielet, czy właściwie nawet niekompletna czaszka dziecka, którego poszukiwaliśmy. Na szczęście prace były prowadzone przez doświadczony zespół naszych archeologów. Którzy no, jednak zdecydowali, że prace będą kontynuowane, że wykop będzie pogłębiony, będzie poszerzony. No i to przyniosło taki efekt, że odnaleźliśmy 3 metry praktycznie od wskazywanego miejsca właściwe miejsce pochówku Romka. Lęczeskiego. To niesamowita historia, bo można by zaprzestać na tym obszarze i powiedzieć, no widocznie po tylu latach kości się rozłożyły, coś się z nimi stało, a okazuje się, że to nie było miejsce, że to jednak należało wykonać autentyczne prace poszukiwawcze, bo upamiętnienie nie stało w miejscu, tam gdzie złożono szczątki. A czy znamy historię tej, tych drugich szczątków, tych, tych, które nie należały do Romka? Dopiero w późniejszym okresie. Udało się ustalić, że w międzyczasie na pobliskim polu, w czasie prac polowych, odnaleziono szczątki nieznanej osoby i żeby, żeby one nie, nie leżały na polu, osoba, która je odnalazła, przeniosła je pod tą mogiłę, już wtedy oznaczoną Romka Lęczeskiego, tak? Ale ta, ta informacja dotarła do nas w późniejszym okresie. Są to prawdopodobnie szczątki dziecka, ale które, które zmarło w XVIII wieku, w czasie trwania jednej z epidemii. Czyli tak to zazwyczaj bywa, że po pierwsze dowiadujemy się wielu nowych spraw, kiedy prace już trwają i ludzie wtedy zaczynają mówić, przypominać sobie pewne rzeczy, a poza tym w trakcie badań archeologicznych odnajdujemy rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. Finał był taki, że Szczątki zostały podjęte, obu dzieci i Romuald Lęczewski został genetycznie zidentyfikowany. 12 sierpnia 2021 roku w Pałacu Prezydenckim rodzina Romualda odbiera notę identyfikacyjną potwierdzającą odnalezienie i identyfikację szczątków jego wujka. Co wtedy, już kończąc powolutku, co wtedy czuje... Ktoś, kto tę sprawę prowadził, ktoś, kto tę sprawę zaczął, przyjął, prowadził i doprowadził do końca. No. Przede wszystkim jest to ten efekt, kiedy możemy przekazać potwierdzenie, że odnalezione szczątki są szczątkami poszukiwanego krewnego. To jest zwieńczenie prac, które daje świadomość tego, że uczestniczymy w ważnej misji, którą państwo polskie po wielu latach powierzyło nam instytucjonalnie do wypełnienia. To wyjątkowa historia, która znajduje swój finał, a w zasadzie za kilka dni znajdzie swój finał podczas pogrzebu Romualda Lęczewskiego, młodego bohatera. Ta historia trwała około 80 lat. Od jego bohaterskiej śmierci, od jego przede wszystkim bohaterskiego czynu, do którego w zasadzie nikt go nie wzywał, bo. Przecież był zbyt młodym dzieckiem, żeby ktoś go zapraszał do służby na rzecz ojczyzny. Był po prostu dobrze wychowany z dobrego domu, domu patriotycznego, gdzie te postawy bohaterskie były swego, swego rodzaju standardem. Cieszymy się, że ta historia znajduje taki swój finał i miejmy nadzieję, że pamięć o Romualdzie Lęczewskim pozostanie nie tylko w rodzinie, ale także w regionie, a także w całej Polsce. Romek 19 maja wrócił tak naprawdę na teren parafii, gdzie przyszedł na świat i został ochrzczony, bo urodził się 6 grudnia 1936 roku, właśnie w Łomży. i tam był, i tam był też ochrzczony, więc w jego przypadku historia zatyczy takie koło. Oby te uroczystości były godne jak na młodego. Polskiego bohatera. Bardzo serdecznie dziękuję i przede wszystkim za tę pracę i za ten wysiłek za przeprowadzenie całej tej sprawy, a także za obecność dzisiaj, żeby przybliżyć nam wszystkim naszym widzom historię młodego bohatera Romualda Lęczewskiego. Bogusław Łabęcki z białostockiego oddziału IPN z pionu poszukiwań i identyfikacji był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Państwu dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy do naszych kolejnych odcinków.